Ta publiczność mi się podoba, tylko nie klaszcze. Woli pan doktorze czy pośle w tych czasach? Doktorze. No. A czemu nie pośle? Też może być, obojętne. Ale doktorze pan woli? Dobra, to się tego będziemy nie, trzymali. Nie, no może nie, bo wyjdę na eksperta. A nie jest pan? Nie jestem epidemiologiem. Jestem tutaj bardziej się politycznie zresztą będę wypowiadał. Dobra, pośle. Jak pan, panie pośle, w takim razie widzi najbliższe dni, najbliższe tygodnie w Polsce, w tej epidemiologiczno-politycznej sytuacji? No, sytuacja się skomplikowała. Już mamy nie tylko epidemię, ale mamy protest społeczny związany z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko się zmieszało. Ten protest zresztą jest też nasilony, bo wszystkie emocje negatywne związane z epidemią teraz się jak gdyby to się skumulowało, dodało i jest, sytuacja jest bardzo zagmatwana. Więc trudno w tej chwili wyrokować, co zwycięży, czy jakiś rozsądek epidemiczny, czy też te emocje. To raczej emocje zawsze wygrywają, rozum śpi w takich sytuacjach, szczególnie, że rząd od początku też sobie nie dawał rady z epidemią i dużo było tutaj no, manipulacji związanych z tym przebiegiem i z naszymi sukcesami. Niektórzy ogłaszali, że poprzedni minister Szumowski jest najlepszym na świecie. No i mamy ten rezultat. Wie pan, był taki czas, kiedy byliśmy skłonni bić mu brawo. Gdyby wtedy na prezydenta startował, mógłby wygrać. Może mógłby wygrać, ale to taka sama prawda była jak w tej chwili różne inne. To ja już od kwietnia mówię o tym, że należy inaczej i to jest rezultat. To dla porządku dodajmy, że dr Andrzej Sośnierz jest członkiem obozu rządzącego. Tak jest. Jestem członkiem obozu rządzącego i miałem nadzieję, że dobrze radząc swojemu ugrupowaniu, swojej grupie i również dobrze życząc Polsce, zrobiłem coś dobrego. Ja wiedziałem, że tak będzie. To nie jest to, co w tej chwili jest, to nie jest jakaś tam wpadka, niespodzianka, to jest rezultat. Czego? Rezultat tego, że nie przyjęliśmy innego modelu walki. Ja mówiłem, że mam jeden z najgorszych w Europie i w tej chwili wychodzimy na piątą czy szóstą pozycję na świecie co do ilości zachorowań. No gdzie są ci świetni ministrowie zdrowia? To można było przewidzieć. Myśmy rozpuszczali z uporem godnym lepszej sprawy po społeczeństwie nosicieli bezobjawowych, którzy zakażali. O tym, bo mamy trochę czasu, a chciałem pana o te bieżące historie, najbardziej aktualne zapytać. Te manifestacje, które się teraz przetaczają przez ulice polskich miast, one, że tak powiem, napompują COVID, liczbę zachorowań? No oczywiście znów rządzący, bo mogę powiedzieć trochę tak jak oni, dlatego że nie miałem przełożenia na decyzję. To będą mówili, że to teraz z powodu protestujących. A nie? Nie. Teraz epidemia doszła do takiego stanu rozpowszechnienia, że nic się już nie da zrobić. To ona będzie żyła swoim życiem i należy tylko w tej chwili bronić się, leczyć skutki zachorowań. Dlatego tu żadne lockdowny, to nie ma sensu. Jedyny wariant, który by zapobiegł i rzeczywiście stłumił, to wariant chiński. No, w krajach europejskich nie ma przyzwolenia, nie mamy tak silnych państw ani tak zorganizowanych. W związku z tym, że wariant chiński nie wchodzi w rachubę, to nie ma sensu jakieś tutaj wielkie walki z epidemią, bo tego się już zatrzymać nie da, można tylko lekko przyhamować. Rozumiem, że to nie jest tak, że w Polsce się realizuje jakiś scenariusz włoski, tylko tu się polski scenariusz realizuje, który będzie klasyką dla Europy w podręcznikach historii. To jest scenariusz polski, on inaczej wygląda. Proszę zwrócić uwagę, że w krajach tak jak Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, gdzie mają więcej zachorowań niż mieli nawet wtedy, mają dużo mniej zgonów. Ona zupełnie inny rozkład zgonów jest w tamtych krajach i zupełnie u nas. Tam niestety zmarli na początku epidemii. Cała ta grupa, która była narażona, została narażona i niestety mieli wiele zgonów, ale w tej chwili mają
relatywnie bardzo mało zgonów. Natomiast u nas odwrotnie. U nas było mało zgonów, bo społeczeństwo inaczej reaguje, inaczej było, mieliśmy tą odporność, ale to przekroczyło pewną granicę i w tej chwili mamy już dużo zgonów. I niestety nasz przebieg będzie się charakteryzował tym, że w tej drugiej fali będzie dużo więcej zgonów niż w pierwszej. No i to smutne, dramatyczne, przyszłość ta jest przed nami. A teraz pan mówi jak ekspert. No bo śledzę dokładnie i analizuję sytuację różnych krajów i jak to przebiega, więc są bardzo różne. Są właśnie 3-4 modele przebiegu epidemii i my należymy do tego, które zawsze mówią, że jest najgorszy, ale najgorszy z punktu widzenia przede wszystkim gospodarki. Tak jakbyśmy, ja to wielokrotnie mówiłem, nie jesteśmy najbogatszym na świecie, a zachowujemy się tak, jakbyśmy mieli nieprzebrane zapasy złota i możemy sobie wydawać i czekać z tą epidemią i tłumić gospodarkę ile wlezie, a my to przeżyjemy. Nie, tak nie jest. I z punktu widzenia gospodarczego to mieliśmy bardzo, bardzo... Oczywiście chwaliliśmy się, tak, rozdaliśmy pieniądze, nie wiem jakie, może dodrukowaliśmy pieniądze i póki co niektórzy się cieszą. Ale czy tak będziemy się cieszyli jeszcze za ileś tam miesięcy, to już nie jestem pewny. Czyli żeby ten wątek zamknąć, gdyby ci wszyscy ludzie nie wyszli na ulicę, to by to wiele sytuacji nie zmieniło. Nie, to by niewiele zmieniło. Te protesty rzeczywiście może trochę zwiększą zachorowalność, ale to nie ma większego znaczenia, bo to się wszystko dzieje na dworze i relatywnie większe, tam są dość duże te odległości między ludźmi. Poza tym, no, tu i ówdzie się skupiają, co niewątpliwie. Więc jakaś tam transmisja będzie i ona oczywiście zwiększy, ale nie jest to zasadniczy problem tak wielkiej zachorowalności. No bo skąd? Nie było demonstracji, a mamy 20 tysięcy zachorowań. No więc jak to wytłumaczyć? No może będziemy mieli 60 po tych demonstracjach. Nie, po demonstracjach nie będzie 60. I tak jeszcze do tych 30 pewnie dojdziemy. Tą epidemię musimy niestety w tej chwili przechorować, bośmy ją tak rozpuścili, że nie ma w tej chwili możliwości jej wytłumienia tak, jak to proponowałem. Tak jak dla mnie tu wzorem jest Korea, państwo demokratyczne, które sobie świetnie dało radę. Oni tam mają, co zresztą też mówiłem, trzymają tę epidemię na poziomie kilkudziesięciu zachorowań dziennie, jednego zgonu dziennie i tak sobie mogą funkcjonować. Państwo, tam notabene zrobiono wybory zwykłą metodą. Tam się wszystko udało. Tylko wie pan, że oni są na tyle różni kulturowo od nas. Pan sobie wyobraża w Polsce śledzenie komórek? Ale Nowa Zelandia, ludzi po mieście? Nowa Zelandia nie jest już tak odległa kulturowo, a też sobie dała radę. Ale mniejsza. No nie tak dużo. Australia też sobie dała radę. No, nie kłóćmy się o te detale. Ma pan prawdopodobnie rację. Tylko wie pan, cały świat ma kłopoty z COVID-em. To może polski rząd aż tyle błędów nie popełnił. No wszyscy mają kłopot, wszyscy otwierają szpitale polowe, wszyscy idą dalej. Tam są godziny policyjne, tam są całkowite lockdowny. Zgadza się. A gdyby podjęto ze mną dyskusję, że program nie da się wprowadzić, bo tamto, ja bym przedstawiał swoje argumenty, to rozumiem, że gdyby mnie przekonano, że się nie da go wprowadzić w Polsce, to może bym ustąpił. Ale nikt nawet nie próbował. To jest najgorsze, że nawet nie próbowano przeanalizować, a notabene czy się nie dało. A na Śląsku, kiedy byli górnicy, robiono to, co ja mniej więcej zalecałem, tylko niestety w ograniczonej grupie górników. I jaki był rezultat? Przez wiele teraz ostatnich dni Śląsk był na 13-14 miejscu co do ilości zachorowań. Myśmy tę epidemię skutecznie wytłumili w lecie. Pan może się żachnie, że tam na tych wykazach ile przypadków dziennie, to tam byliśmy na 3-4 miejscu, ale w przeliczeniu na ilość mieszkańców, na 1 milion, bo to jest właściwa miara. Więc w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców my byliśmy długo w końcówce w Polsce. Właśnie dlatego, że w lecie zrobiliśmy mniej więcej ten scenariusz, o którym mówiłem, czyli testowanie środowisk zagrożonych, intensywne, nie tam wszystkich, co po ulicy chodzą. I to dało ten efekt, że Śląsk się miał wytłumioną epidemię. I ten sam efekt mógł być w całej Polsce. Ale teraz nie ma ognisk.
Teraz to no, już nie ma ognisk, no bo jak jest tak rozponoszona epidemia, to nie będzie ognisk. Teraz już wszyscy chodzą naokoło. No to są wszystko rzeczy oczywiste. No to, mówi pan, panie doktorze, że musimy to przechorować. Okej, okay. A to ilu z nas umrze? No właśnie. I dlatego ja bym chciał, żebyśmy tak chorowali, tak walczyli z epidemią jak w Korei, jak w Australii, jak w Islandii. A jest już za późno? Za późno. No to taka refleksja trochę smutna. I no wracam tak do pytania, ilu z nas umrze, bo musimy to przechorować. No ta umieralność w epidemii w tej na tą chorobę jest rzędu 1% do 0,7%. Być może nawet będzie niższa. Jak grypa? No tak, mniej więcej, no ale to jest to nowe zachorowanie. No być może ci, którzy zachorują na COVID, nie zachorowaliby na grypę, ale inna rzecz, że COVID jest, wydaje się, bardziej agresywny. On atakuje również niektórzy młodzi ludzie, mają z tym ogromny problem. No, przede wszystkim starsi oczywiście, ale również i młodsi. No i daje takie objawy, no, zapalenie płuc, czasem zapalenie osierdzia. To się też wszystko w grypie zdarza, ale rzadziej, nie jest tak agresywne i nie w takim tempie się ta grypa panoszy. Ale umieralność, więc teraz sobie w zależności od tego, ile osób zachoruje, no to ten procent śmiertelności będziemy niestety mieli. Panie doktorze, skoro była taka słaba chęć do tego, żeby z panem rozmawiać i taki silny opór przy tych metodach, które zastosowano, to co jest pod spodem? No i jeszcze odnośnie rozmów, a przecież mamy koalicję. Niedawno zawarliśmy koalicję. I jak to wygląda? Dzieci koalicjanci nie rozmawiają ze sobą w tej sprawie. Prawo i Sprawiedliwość podejmie decyzję, a reszta koalicjantów musi je akceptować biernie. A dlatego ładną mamy tutaj koalicję i to też wymaga przemyślenia. Natomiast dlaczego tak jest? No, nie wiem, nie chciałbym tutaj posądzać różne, no niektóre dziwne sprawy też wyszły. Epidemie i nie byłbym tutaj za teorią spiskową, że to w ogóle ktoś tam na świecie ułożył, żeby przetrzebić populację ludzką. To się chyba coś wydarzyło, czy z laboratorium, czy tam od zwierząt coś się wymknęło spod kontroli. No Chińczycy sobie doskonale dali radę z wytłumieniem, no ale natomiast taka epidemia, każde zdarzenia wojny to też okazje do różnych przepływów finansowych. No ale też o to nie podejrzewam, że to głównie było motywem. No po prostu jakaś, choć nie mogę zrozumieć, może i tak, nie mogę zupełnie zrozumieć, dlaczego nie zbudowaliśmy na przykład wydolnej bazy laboratoryjnej po to, żeby właśnie, tak jak tu na Śląsku, przetestować wszystkich tych, bo idea pana ministra, że będziemy teraz tylko objawowych, no to jakieś, nie wiem, kto to podpowiada takie głupstwa, no przecież pan prezydent Duda teraz tak wyjdzie z kwarantanny, jak będzie miał drugi test, tak? Czyli pan prezydent Duda to inaczej będzie diagnozowany i pod innymi warunkami wychodzi z tej kwarantanny. Przecież tak dokładnie wszyscy powinni wychodzić z kwarantanny, bo wypuszczenie do domu osoby niedoleczonej, która będzie nadal miała wirusa, no to przecież o co tutaj chodzi? A niech pan powie, panie doktor, albo panie pośle raczej w tej sytuacji, dlaczego pozwolono na to, abyśmy nabrali tylu wątpliwości co do tych właśnie przepływów finansowych, o których pan mówi? Dlaczego cała Polska dyszała przez całe miesiące fikcyjnymi respiratorami, przepłaconymi testami, jakimiś maseczkami bez atestów. To były dziesiątki milionów złotych, które ktoś zarobił. Dlaczego pozwolono na to, żebyśmy nabrali takich wątpliwości w takiej sytuacji? Czemu nam to zafundowano? No, poznałem jednego przedsiębiorcę, który proponował kupienie tanich, ale tych urządzeń, które są stosowane w Wuhan i w kilku krajach europejskich i testy, które w sumie spowodowałyby, że test byłby kosztował około 150 zł. I co? Nikt nawet nie spróbował się z nim skontaktować. Tam jeden telefon chyba był i to tyle. Więcej traktowano tą ofertę jak skarę niebowskie.
to ja naprawdę nie rozumiem, o co tutaj... Może była konkurencją dla jakiejś innej. Była konkurencją, no, ale czy o to chodzi, żebyśmy mieli drogie testy? A myśli pan rzeczywiście, że ktoś zarabia na tej pandemii? No nie, no oczywiście na tej pandemii się zarabia, no, to już tak jest. Ja wiem, ale pytam o to, czy ktoś zarabia w taki sposób, że mówi chwilo trwaj. Nie, tak raczej nie byłbym skłonny tak sformułować, że to aż tak. No bo gdyby to było aż tak, no to tragedia. I nie widzi pan takich zachowań u byłych polityków na przykład? One są ciągle niewytłumaczone, wie pan, bo myśmy do końca października mieli czekać na pieniądze od handlarza bronią. Tak nas zapewniał minister, tak nas zapewniał rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Nic o tym nie wiem, aby te pieniądze były zwrócone. I to ciągłe kłamania, no przecież jak to budżet państwa zaliczki będzie dawał? Budżet państwa jest instytucją stabilną i to tylko w zaliczki się bierze wtedy, kiedy jest to niepewny tam zamawiający. No to zamawiający było państwo. No. Co to był za numer? To tutaj uczestniczyły służby specjalne w tym zakupie, bo tam chodziło o wygospodarowanie jakichś środków na jeszcze dodatkowe działania. To o tym pisała prasa też. Ale to wie pan, pod tymi dokumentami są podpisani ministrowie. No tak. No, ale to muszą być odpowiedni ministrowie. Więc ma pan nie każdy może być w Polsce ministrem, tylko musi być. To. Ale pan ma uwagi do ministrów zdrowia, tych, którzy odeszli, czy tego, który jest? No przede wszystkim minister Szumowski absolutnie wykazywał się tutaj bezwładem i taką małą aktywnością. A cichy bohater ciemnej covidowej nocy. No tak, bo wszyscy chcieli wierzyć. Myśmy wkładali w niego nadzieję, którą była u nas w sercu albo w głowie, ale nie to, co tam było na zewnątrz. Ja się dość szybko zorientowałem, że to jest nie tak. Natomiast minister Niedzielski, no to ja mu to wytknąłem. Nie teraz, ale kiedy był prezesem NFZ-u, on doprowadził do tego, że służba zdrowia zaczęła działać chaotycznie. NFZ w ogóle nie panował, poza oczywiście niektórymi oddziałami, tam Wielkopolsce sobie lepiej dawali radę, ale to tylko właśnie lokalni dyrektorzy. Ale NFZ spowodował to, że przychodnie się zamykały chaotycznie, zdalnie, niezdalnie, kijkiem w okno, tam różne takie rzeczy. Przychodnie, szpitale, jedne działały, drugie nie działały. Nad tym w ogóle NFZ nie panował, a przecież ma z tymi zakładami umowy i tak rozpuścił towarzystwo, że teraz to wszystko działa chaotycznie. Oczywiście są miejsca, w których jest ofiarna, ciężka, dobra praca, no ale to wszystko odbywało się w bałaganie. No, koordynacja odnośnie miejsc. Nad tym wszystkim Narodowy Fundusz nie zapanował wtedy, kiedy prezesem był pan minister Niedzielski. No i teraz te swoje doświadczenia przeniósł do ministerstwa i też widać, no co chwilę, co dwa dni zmienia strategię, ogłasza nową. No na Boga, ileż razy można zmieniać strategię? Raz daje się lekarzom, potem odbiera, potem znów się daje. Raz objawowi, potem szerzej. Raz do zakaźników, teraz nie do zakaźników. No, szpitale te jednoimienne, potem znów ponownie robimy koordynacyjne. I co to za pomysł, żeby szpitale koordynowały cały przebieg tych rozłożenia pacjentów. Szpitale do tego nie przygotowane. Przecież mamy w państwie, czy to państwo w ogóle jeszcze działa, mamy w państwie służbę do tego wyznaczoną. Służbę sanitarno-epidemiologiczną. W nazwie ma być gotowa do zwalczania epidemii i ma się w tym czasie zająć. Co sanepid nie dał rady. Mówi się tylko o wzmocnieniu i pan premier powiedział, że kupią im komputery. No czy to jakaś kpina? Przecież tam ludzi brakuje i to też nie trzeba ludzi zatrudnić na etaty, tylko trzeba umowy zlecenia, bo oni będą potrzebni 3, 4, 5 miesięcy, a potem niepotrzebni. To wszystko można robić tak, jak teraz się robi przy szpitalu tamtym na stadionie. Nie. Ale pan mówi jak rasowy polityk opozycji. Mówię, bo po prostu opozycja. Ja mówię prawdę. To ja nie będę gęgał, że to wszystko jest doskonale, bo nie jest doskonale. No dobrze, ale trafił pan z tą wiedzą
do wicepremiera Gowina? Mówił pan mu o tym? Tak, on, premier starał się przekazać te niektóre. Zresztą może 3 tygodnie temu pan premier udawał się na sztab kryzysowy i przekazałem mu sugestie, żeby wykorzystać wolne szpitale prywatne. I to potem mi zadzwonił, że przyjęto tą propozycję. No i to się stało. Więc można powiedzieć, tu i ówdzie jakiś wpływ na zdarzenia mam. Ale to są rzeczy oczywiste i dawno powinny być zrobione. Także pan premier, tutaj też opublikowaliśmy wiosną ten mój program walki z epidemią, który został w ogóle nie był uwzględniony, ale potem realizowany, jak wspomniałem, na Śląsku. No i tutaj teraz, że wykorzystaliśmy bazę istniejącą szpitalną, bo też czasem można odnosić wrażenie, że komuś zależy na tym, żeby to jak najdrożej szło. Będziemy teraz budować szpitale tymczasowe, natomiast przecież są jeszcze szpitale wolne, budynki stojące, czasem nieczynne. W to włączają się w tej chwili przedsiębiorcy prywatnie i dobrze, ale tych łóżek trochę jest. Pierwsze te zasoby. Szpitale tymczasowe też niech powstaną, bo epidemia będzie tak się rozpanoszy, że i trzeba i będzie. Komuś zależy, żeby to jak najdrożej szło. To niebezpieczne rzeczy pan mówi. Wie pan, co pod tym jest? Pod tym jest korupcja, pod tym są wykorzystywane możliwości i własna władza. To tak to brzmi. To może pan tam tak, widzi? Może tak to brzmi, no ale no, choćby te testy. Nikt nie chciał tych tanich testów. Ja rozumiem, że dostawca mógł być niewiarygodny, no, ale nikt go nie sprawdził. Za to sprawdzono człowieka od dostaw respiratorów, za które pieniędzy ciągle nie widzimy. No tak. Jak pan to znosi jako polityk, który ciągle mówi o sobie per polityk obozu rządzącego? Ciężko, bo no mówię, no, albo mamy do koalicji, chociażby dla przyzwoitości warto było podjąć niektóre tematy, bo wydaje mi się, że tak całkiem głupio nie opowiadam. I w szczególności, że potem wiele z tych rozwiązań nie w takiej formie, ale w jakiejś tam czasem rachitycznej jest wprowadzanych, które proponowałem, no ale to nie jest to łatwo, ale z drugiej strony no, w związku z tym wykorzystuję sytuację i mówię. Nie? A to nie jest tak, że mówi o tym rozgoryczony Andrzej Sośnierz, któremu nie zaproponowano żadnej funkcji państwowej? No oczywiście, bo to niektórzy myślą tak, że tylko się człowiek trzęsie, żeby dorwać się do jakiegoś stołka. I niestety to jest prawdziwa diagnoza w wielu przypadkach. W pańskim nie? Nie, dlatego, że ja mam pełną świadomość, że to jest bardzo ciężka praca. To jest, jeśli ktoś naprawdę poważnie traktuje swoje zadania i nie jest łasy na to, że tam samochód służbowy, sekretarka, herbatka i tak dalej, wszyscy się kłaniają, to tak naprawdę pracując, to no, dziwię się czasami, że niektórzy mają czas, wychodzą tam o tej 16, 18. Praca na szczeblach państwowych to często praca no, bardzo, bardzo uciążliwa i długa. Ja z Narodowego Funduszu Zdrowia jako prezes wychodziłem około 2-3 w nocy codziennie, a o 8 byłem w pracy. Więc tak to widzę. Ja od początku, inna rzecz, że faktem jest, że ja się w kryzysach czuję bardzo dobrze i widzę, jak się chłopcy męczą, jak się nie potrafią znaleźć. I pan by wiedział, jak to zrobić lepiej? Tak, na pewno. Jak oni tam pana muszą nienawidzieć. No. Panie doktorze, pan jest w tej chwili głównym opozycjonistą, notabene merytorycznym tego, co się dzieje, a COVID jest największym wyzwaniem tego rządu. A pan im stoi ością w gardle. Oni pana muszą nie cierpieć. No z pewnością tak, ale dlaczego? No, ja zanim zacząłem się wypowiadać w mediach, ja mówiłem tylko wewnątrz naszego ugrupowania, naszej koalicji. No, kiedy po kilku tygodniach okazało się, że nic nie jest przyjmowane, no to powiedziałem, no muszę iść do mediów, żeby nie było potem tak, że potem wszystko minie, bo no, trzeba było powiedzieć, no to byśmy to zrobili. No muszę się wypowiedzieć, żeby zostawić 3 lata chociaż tego. Ale skoro rzecz jest tak poważna, a z tego, co pan mówi, nie potrafię tego zweryfikować, ale zakładam, że to prawda, rzecz jest tak bardzo poważna, to pan rozumie swojego szefa, pana Gowina, że on naprawdę nie krzyczy głośno. Panowie, opamiętajcie się,
bo będziemy musieli to wszystko przechorować, a to będzie kosztowało życie tysięcy ludzi. Ja tam nie słyszę jakiegoś głośnego buntu, chociaż pan Gowin może być wyposażony w pańską wiedzę. Chociaż tak, tak, ale pan premier Gowin już wiosną tego roku no, trochę zamieszania naszą postawą, dzięki naszej postawie wspólnej. I co, już nie chce więcej się narażać? Myślę, że to też no, pytanie ciągle, czy to już trzeba by jego zapytać, ale trochę rozumiem. Ja przekazuję uwagi i choćby ta, żeby wykorzystać szpitale, została niepubliczne, została wykorzystana. Natomiast też rozumiem no, pewien uraz do kolejnych napięć, które mogłyby powstać. Ja nie bardzo rozumiem, bo na tej sali są dziesiątki tysięcy ludzkich żyć. Polityk nie jest polityce dlatego, że jest ministrem, tylko że reprezentuje ludzi. Może ja na to inaczej patrzę, bo jestem lekarzem. I ja wiem, co się może wydarzyć, co się będzie działo. Bardzo analizuję to, co się dzieje na świecie i jak to wygląda. I, no i dlatego może większa świadomość u mnie jest. W sferach politycznych nie zawsze jest czas na takie dogłębne rozpoznanie sytuacji i czasami niektórzy mogą traktować, że o właśnie, no pewnie się chce dorwać do jakiegoś stołka i ten będzie musiał znów się pławić w tych zaszczytach. To jest żałosne, ale faktem jest, że czasem to widzę. Niektórzy się wpławią w takiej... Dziś widzi pan takich ludzi tam na tych ważnych stanowiskach, którzy się pławią? Teraz wszyscy są zestrachani i także wszyscy się boją. Nie? To co nas czeka, doktorze, niech pan mi powie, doktorze tym razem? Jak to będzie wyglądało? Bo mamy wielkie napięcie, budujemy szpitale, nie kupujemy karetek, tylko limuzyny. No, pewnie też są potrzebne, nie wiem. Natomiast no, chciałbym się dowiedzieć, czy my się mamy starać, czy to nie ma żadnego sensu, bo i tak to musimy przechorować? Nie, starać się powinniśmy, bo jeśli ta epidemia tak się wybuchnie, że będzie 100 tysięcy dziennie, to już tego na pewno służba zdrowia nie wytrzyma i potrzebujący będą rzeczywiście umierali w domach i gdzieś tam, jak sobie się mówi, na ulicy, ale w domach. No. Czyli musimy jeszcze robić, co się da. I jednak ją troszkę trzeba przehamować, żeby tak nie obciążać opieki zdrowotnej, ale tę epidemię musimy już niestety przechorować, bo jej się zatrzymać w tej chwili w sposób sensowny nie da, dlatego że sensowny sposób, który i w Korei, wszędzie to samo, trzeba mieć zakażonego, wszystkie jego kontakty trzeba wyłowić, ale to różnymi metodami zresztą. Wywiad epidemiologiczny z osobą, rozmowa nie zawsze daje taki efekt, bo ludzie nie pamiętają często, z kim się skontaktowali. Czyli tak, zakażony, jego kontakty i kontakty tych kontaktów. Jeśli te trzy stopnie ogarniemy, to, ale to jest grupa z jednego zakażonego, to może być grupa 100 osób. Jeśli je ogarniemy, no to wtedy można epidemię opanować. To też proste. Ale tak, ale jak mamy 30 tysięcy, czy tam, przepraszam, 20 tysięcy dziennie, to 20 tysięcy dziennie razy 100 wywiadów, to ma pan, to się nie da, 2 miliony wywiadów trzeba byłoby zrobić dziennie. Nie ma już takiej struktury i tego się po prostu sensownie zrobić nie da. Jest takie przekonanie suflowane głównie przez opozycję, ale też się trochę nie dziwimy momentami, że błąd polegał między innymi na przebumelowaniu pół roku między wiosną a jesienią, wczesną jesienią. Nic wtedy nie zrobiono z rzeczy, które można było zrobić. Tak pan sądzi? No też mnie dziwią na chybcika teraz przepychane ustawy. I przecież naprawdę można było przygotować się. A pan by dzieci puścił do szkół? Tak, ja bym puścił do szkół, mając ten system testowania przygotowany odpowiednio. Tutaj proponowałem taki model, że jeśli pojawia się zagrożenie w szkole, to tego dnia wszystkim testy i do domu na tydzień, w szóstym dniu drugi test i po siódmego dnia otwieramy szkołę, bo do szkoły wpuszczamy tylko tych, którzy są zdrowi, ci, którzy mają wirusa w domu. Rozdzielimy tę populację. Wtedy szkoła zamknięta jest tylko na tydzień. Ale co jest warunkiem, żeby to było? Sprawny system testowania i robienia testów. No jak tego nie ma, no to tego się nie da wprowadzić. I dlatego są mamy tak, jak mamy. Te testy to jest słowo klucz chyba do wszystkiego, tak mi się wydaje. I nie tylko sam test, ale oczywiście organizacja jego wykonywania, prawda? Kto ma ten test? Jak, jeśli tak by było, jak mówię, no to... Zresztą to zrobiono właśnie dokładnie w tych krajach, w których skutecznie wytłumiono epidemię. No dobrze, mówi pan, że ustawy są na chybcika teraz przepychane przez parlament. A co można
można było w te pół roku zrobić, czy cztery miesiące, jak tam kto woli, nie sprzeczajmy się, jak można było usprawnić walkę z drugą falą, jeśli się upieramy, że jest jakaś druga fala? Przede wszystkim można było też zbudować, wytypować, przebadać sieć izolatoriów i sieć szpitali, bo znów tutaj jest takie zaniechanie, mianowicie, czy my musimy teraz szukać szpitali, teraz wojewodowie mają na szybciutko sprawdzać, gdzie który szpital jest wolny i to, przecież to powinien być jasny plan, przez wiele miesięcy ułożony jasny plan. I do tego, co moje doświadczenie też mówi, nie wystarczy zapytać wojewody lub jego urzędnika. Trzeba pojechać na miejsce. W ministerstwie powinna powstać grupa 100 osób, która się rozjedzie po Polsce, poogląda wszystkie te miejsca, spisze sobie, uzgodni, wyznaczy, i napisze i zbierze to i będzie taki system, że jak mamy tyle, no to tu z listy bierzemy. Ci wszyscy wiedzą, co mają zrobić. Plan ułożony od początku do końca i wiadomo, co, w którym momencie zaczynamy budować szpitale tymczasowe. Też by się dało określić. To wszystko jest do planowania. Wtedy, kiedy... I prawo, jeśli te maseczki nie były do końca legalne, czy to nie można było takiej ustawy już w spokojnym czasie przeprowadzić, tylko teraz ją znów na szybko robić? Śledził pan przebieg tej pandemii od samego początku i ciekaw jestem, co pan sobie pomyślał, mając cały ten bagaż doświadczeń i obserwacji, kiedy pan w lipcu usłyszał premiera, który mówi, jest posprzątane, chodźmy do urn. No to już byłem, to na pewno nie była trafiona wypowiedź. Ale premier mówi, eksperci mi mówili, fala opada, COVID się wycofuje. Mogłem to wtedy powiedzieć. Nie, no, już Bismarck powiedział, 100 profesorów, jesteśmy zgubieni. Są eksperci, że mają różne zdania. Są też tacy, którzy, no może nie powiem, że ziemia jest płaska, ale są tacy, którzy też mówią, że nie ma epidemii, ale coś. Więc to nie wiem, kto z ekspertów tak powiedział, czy to była prawda, czy tylko taka wypowiedź, ale no to nie było zbyt... Zresztą premier chyba troszkę przeprosił za to. Nie pamiętam, czy przeprosił, ale rzeczywiście było to trochę niefortunne. Panie doktorze, coś pozytywnego pan nam może powiedzieć jako lekarz, optymistycznego, poza tym, że musimy to przechorować? To, że w Europie Wschodniej jednak śmiertelność będzie trochę niższa, więc to tyle. No bo? Bo tu epidemie przebiegają inaczej. To mimo, że mamy dużo i tam trochę dogonimy, to szacuje się, że u nas ta śmiertelność będzie kilkakrotnie mniejsza niż, może dwu, trzykrotnie mniejsza. A kiedy się skończy? A skończy się, jak przechowujemy, czyli... Patrząc na Szwecję, która niewiele robiąc, tam też nie było tak, że nie noszono maseczek, nie mówiono, żeby dystans był trochę większy. I my tak naprawdę idziemy wariantem szwedzkim, żeby było jasne. To też pytanie, po co wydajemy tyle pieniędzy na różne inne rzeczy. W Szwecji to tak po 5 miesiącach epidemia sama zaczęła opadać. Teraz im ponownie rośnie, ale już bez takich skutków śmiertelnych i nie do takiego poziomu jak poprzednio. Natomiast tak patrząc na to, że ta główna fala według krzywej Gaussa się to układając, to powinna jeszcze ze 3-4 miesiące i powinno samo opadać, czy będziemy coś robić, czy nie. Bo już trochę chorowaliśmy od tego kwietnia, więc załóżmy, że tam mamy trochę już część przechorowanego społeczeństwa, więc może nie 5 miesięcy jak Szwedzi, ale tam 3-4 i tak może wyszacować, czyli listopad, grudzień, styczeń, no gdzieś w lutym powinno nam powoli opadać. Pan by nas puścił na święta do domu? No w domu mają wszyscy... Wie pan, o czym mówię? Wyjazdy do rodzin, czy tak jak na wiosnę i na Wielkanoc, zostańcie w domach. No tak. Bo to już nie ma większego znaczenia. To już nie ma większego znaczenia. To jeszcze muszę pana na koniec dopytać, czy pan już szuka nowego miejsca w polityce? Bo to różnie może być. No trzeba być zawsze gotowym do tego, żeby coś zrobić, bo jak się już jest w polityce, to nie po to, żeby tam tylko klaskać. Nie? Tylko musi pan sobie poszukać chyba miejsca, gdzie pana bardziej polubią niż teraz.
No na razie jeszcze próbuję tu w tym gronie, w którym jestem. Poseł dr Andrzej Sośnierz, kiedyś szef NFZ, był naszym ekspertem. Bardzo dziękuję za spotkanie, panie pośle. Dziękuję.